Jakiś wariat. Nie. Podłącza to dupnie znowu wyświetlacz. Podniósł tę kamerkę tam. Która ta? Tak, żeby na drogę było je tak poruszać. Albo zajrzyj do niej i powiedz co. Zobaczymy. Co się chodzi, widzi to? Halo. Widać. Dobry. Czekaj no. Słychać mnie? Kurwa. Ty, słyszysz mnie? Kurwa, zasilacz jest za słaby. Musi kurwa zasilacz mocniejszy kupić. Dobra, git. Niech se jedzie po zasilacz. Domofonek chodzi. Patrz, tatu, mamy. Co narobił? Widać tam? Zobacz ta. Przepierdzielił wszystkie żyły. Muszę wykuć. Nie ma wyjścia, muszę wykuć, bo się boję, że mu się chałupa zapoli. To ja robiłem ten prąd. Ale sam se medluje, widzita. Nie wiem, po co mu te szowki wiercił, to widzita. Do ściany. Te płytki jeszcze nie domyte. Muszę wykuć i chyba puszkę wstawię, nie? Ja myślę ta. No tu wilgoć, aby go kropnęło, kiedy bym poszedł do paki. Nie chcę i nie lubię ciasnych pomieszczeń. Wita, o co chodzi. Dobrego dnia, więcej będzie na vlogu, bo tam fugujemy i trowa będzie i wszystko jest żyleta porobione. Na razie. Usługa. Czta. No cóż tu więcej będę nagrywał. Zaraz to owinę za hermetycznie i zalepię i już chociaż głowa spokojna będzie, nie? W sumie już nie wybijało korów, ale... Domofon, wszystko hulo, wszystko widać, zadowolony jak nie wiem. Płytki pofugowane, trowa też, zaraz wam tu powkleję jak wysło. My piszeta sobie papierosów nie polić. Nowe mieszkanie, to nie nowe i w Gonecku, pan, ej ta spokój. Poza tym on ty spoli, jeden za drugim. Ja oni sobie za pole. Muszę polić, żeby mnie depresja nie chyciła, widać o co chodzi. Po depresję to nie ma żartu. Ale siedział później w domu, bo depresja choruje. Wolę sobie zapalić.
O! Na razie, do później. Ale ja na tym ten, a jeszcze rzucę na... Generatys na Facebooku były, nie? W obozie lokatorów. Nie ma się co przejmować taki. Jak już wcisnął, to ino bezgrzytny kręgosłup. Trzeba szanować wszystkich. Tacy też po coś żyją. Na razie. Siemanko pany. Panie, jak tam minął poniedziałek? My ogarnęli wszystko, domofony, płyteczki, fugi, trofki tam. Będzie wszystko we vlogu na YouTube'a. Tu nie jeden wstawił. Ale nie o to chodzi, witam. Jadę robotę obejrzeć w odnosynie domu. Słuchaj tak. Bo ja podjąłem współpracę z takim dekorzem ogarniętym. Czasko jak, nie wiem, dachy. Ja mu rozbiorę pod nosem, kryję. Wita, o co chodzi, nie? Bo ja się w blachę nie bawię. I słuchaj, ta dzwoni dzisiaj do mnie, mówi: Mario, jest taka sprawa. Bo tutaj w okolicy, koło mnie, nie? Stawię sobie chłop chałupę, no i taki muros przyszedł i mu to stawił, nie? Miałem go dokryć w tym miesiącu, a ten się poddał, wymurował ino do wieńca i zabrał się i poszedł go do żołądu, tego projektu nie rozsyto. Nie może się dać z projektem, nie? Nie wiem, co tam, nie wiem nic, o co chodzi, dojadę, to będę wiedział, ale przez telefon dzwoniłem do tego właściciela, czy się inwestora, nie? To mówi, że ten, że zostawił, bo nie jest w stanie, to jakoś stara szkoła, poddał się po prostu, nie? Pytam się, jaki ten projekt, co tam podciągi, mówi, podciąg miał być, nie ma podciągu, nie zrobił, rdzeni nie ma, słupów nie ma, a czy się jest coś i wycięte, niekształtnie, jasne, gwint, nie wiem, o co tam chodzi w ogóle, wita. I jadę może, wita, jak się komuś dupie boli, to i więcej się ten, nie powi, wita, o co chodzi. A ja, że materialista jest. No, bierę się chyba za takie właśnie. Podjąłem współpracę, jemu daję dachy, on mi daje takie podnoszenie, wita, większe pieniędzy im nie kurzył. W tych gładziach to niech ktoś lak trafi. No, to też się może zimą będzie wciskać, ale takie wolę, nie? Ile jest to taka chałupkę podnieść? 4 dni? A wita, ile się bierze na taką robotę? To kumaty to wie, bo mnie powie. Zobaczymy na miejscu, co to będzie. Jak coś, to wam wrzucę, to we vlogu. Będzie tam na tym, jak pozwoli nagrać. Jak nie, to jakoś z ukrycia coś nagram, jak tam jest fuszera. To się pośmieje tam. Dobrego dnia. Już niedaleko będę. Już czeko tam na mnie na działce, niecierpliwy, z projektami. Mówię, żeby wziął te projekty, zobaczymy, co się w ogóle zgodzą. Na razie. Chyba wezmę panę tę robótkę. Zaraz on tu wkleję, bo byłem to obejrzeć i... Ale wita, co się stało? Tam chyba ten murarz wiedział, jak to zrobić. I no wita, jaką akcję zrobił? Wybrał naprzód pieniądze. Chłop się nie może do niego dotłuc. Miał być w tamtym tygodniu, koniec tygodnia, nie ma go, ten się tuczy. 6 razy u niego był, psych gościu popuszczał drzwi, zamknął, koniec. I goda, że on tego nie będzie robił, bo mu się nie opłaca już. Ja pierdzielę. Panowie, wszystko na słowo, bez umowy było. A mi to powiedział, to żebym chciał czasnąć. I no się tam chichotałem, wita, o co chodzi, nie? Ja ze wszystkimi umowy robię. Żeby każdy był pewny, żeby mnie nie wykiwali ani... No wiadomo, takie małe remonciki to się nie opłaci do 5000. A jak już jest coś za 20 czy 20, to 30 koła, to trzeba robić umowę, nie? A ten wybrał pieniądze, nie ma go, może już jest na wakacjach gdzie gościu. Ha, chałupa na li stoi, ja pierdzielę. Ale ogarnę to, już projekciki mi tu dał gościu. Jutro mi dodrukuje, bo będę wracał. No nie powiem gdzie, żebyś tam mnie nie łapali. I po drodze przystanę, to mi do. Wycenię mu to tak dobrze, nie? Nie, no tak okej, bo fajny gościu jest, oglądany też wykończeniówkę robi. I mu to ogarnę, tam kumin, tam chyba 6 słupów jest do postawienia, no ten strop drewniany będzie wita. Legary trzeba nawalić i ten. I więcej niby 2, bo to będzie wita, takie niskie, 2 pustaczki podniesione. Taki Amerykana domek, nie? Duży, 140 metrów, ale Amerykana. I ten.
ogonem, kuminno. A co jest jeszcze najlepsze? Moiś wieniec, nie? To tam będzie na tym. Dobrze, że nie wszystkie, a nadproża kupił, wywalił fakturę już, ja pierdzielę. Tu dzieje do nad drzwiami, nad oknami. Można by było zaloć, dać szolunek, deskę i uniknąć kosztów, troskę betonu, drucika wygiąć, nie? To ten mu nawalił nadproży, tam jest na palecie dwa obsadzone, a chyba po palety nadproży. Mówię, na co ci to? Weź to do słoików teraz, albo sprzedaj cię. Ja se zaszoluję od razu, witam, i wpłyniemy tam betonik i będzie żyleta. Ale naprawdę są ludzie, jedna ścianka troszkę uciekła, tam 3 cm, ale to wyciągnął okno styropianem chyba. To nie będę tego naginął. Nie, naginął, nie? Bo nie nagnę. Chyba, że na gorąco. Zaraz on tu wkleje takie krótkie skróty, a resztę będzie na YouTube tam, że troszkę nagrał, nie? To, ale fajny, fajny gość, będziemy chyba to wcisnę, nie? Bo ten mój dekorz chce to pokryć. Na razie. A widzicie, jak się robi na kasę ludzi? Nie rób ta tak. Bo temu chłopu, co tak go wyrolował, to mu się życie odpłaci. 5-krotnie. Na razie. Nie, źle. Nie, źle. Masz rację, jestem już w tym, bo nic nie wiem.